Cześć, z tej strony Mateusz i witam Was w piątym dniu mojej sudeckiej przygody. Opuściłem właśnie Międzylesie, jest piękny poranek, a w planach na dzisiaj mam odcinek przez dzikie i puste Góry Bystrzyckie. Jest i słońce, a w górach to zawsze taki miły, wyjątkowy moment. No i pięknie jest, bo te promienie padają na te okoliczne drzewa. Jest naprawdę fajnie. A jeżeli jesteście pierwszy raz tutaj na kanale, to witajcie. I wyjaśnię Wam, o co chodzi z tą moją sudecką włóczęgą. Bo jak niektórzy słusznie zauważyli, szlak, który przemierza, ma 510 km, czyli jest dłuższy niż główny szlak sudecki. I to prawda, bo GSS-2, tak się ten projekt nazywa, to próba poprowadzenia takiej nitki przez Sudety po już istniejących szlakach, która odwiedzałaby wszystkie ciekawsze miejsca w Sudetach. Jak wiadomo, główny szlak sudecki był wytyczany w latach, kiedy nie wszędzie można było dotrzeć. Stąd pomija niektóre bardzo fajne miejsca, w tym Śnieżnik czy Śnieżkę. W dodatku duża część trasy prowadzi asfaltami, co też sprawia, że nie jest tak popularny jak jego beskidzki brat, czyli główny szlak beskidzki, na który to co roku wybiera się rekordowa liczba piechurów chcących go przejść. No i wydaje mi się, że Sudety też zasługują na trochę miłości. Zwłaszcza, że jest tu naprawdę pięknie, jest sporo miejsc, które warto odwiedzić, no i który ten główny szlak sudecki pominął. I żeby było jasne, to nie jest próba zastąpienia tego historycznego szlaku, to po prostu próba poprowadzenia takiego szlaku, który mógłby Was zaciekawić i który mógłby przybliżyć turystom po prostu Sudety. Kamieńczyku i odniosłem wrażenie, że tutejsze okolice przypominają Beskid Niski. No ja mieszkam na Podkarpaciu, więc Beskid Niski mam blisko. Być może dlatego te pagórki, łąki tak mi się kojarzą. Natomiast Kamieńczyk również pod względem historycznym jest zbliżony do wielu miejscowości w Beskidzie Niskim. Bo jeszcze w XIX wieku była to miejscowość tętniąca życiem. Zamieszkiwało ją blisko 500 osób. Teraz jest to ledwie kilkadziesiąt. Punktem takim centralnym pewnie, jeżeli będziecie przechodzić tym szlakiem, jest zabytkowy kościół i cmentarz. Ponoć najstarsze nagrobki mają ponad 200 lat. Myślę, że to pora na krótką, widokową przerwę. No co tu mogę dodać? Na razie szlak jest piękny. Prowadzi takim w zasadzie otwartym terenem przez łąki, pola. Wokół widać wszystkie te szczyty wysokie, a jest jeszcze dodatkowo poranek. To są takie moje klimaty, które ja bardzo lubię. No póki co nie mam żadnych uwag. Nie chwaliłem Wam się jeszcze, ale właśnie wczoraj przekroczyłem granicę 100 km na szlaku. Zostało już tylko 400. No i byłem też na poczcie. Odesłałem wczoraj ten mini statyw, który okazał mi się tutaj jednak być niepotrzebny. Miałem strasznie dużo dylematów, czy odsyłać, czy może czekać na jakiś kadr życia.
No ale odesłałem. I okazało się, że była to świetna decyzja, bo dzięki temu mogłem zapakować do plecaka trochę więcej pyszności na szlak. Zwłaszcza, że dzisiaj nie spotykam żadnego sklepu, dopiero jutro będzie kolejny, więc musiałem troszkę tych rzeczy zabrać. No i na przerwie Wam pokażę, co zabrałem. Nie wiem, czy Was to będzie interesowało, ale jest jedna rzecz, której na pewno się nie spodziewacie. Na razie maszeruje się sprawnie, bo to teraz taka szeroka, leśna droga. Równa, płaska, bo te podejścia dopiero czekają mnie za chwilę. No i jest zupełnie pusto, poza jednym psem, którego spotkałem. W ogóle wyniknęła z tego śmieszna sytuacja. Teraz mnie śmieszy. No bo tradycyjnie miałem jakiś dom, on sobie zaczął szczekać i zaczął się do mnie zbliżać. No ale wyszedł właściciel. No i myślałem, że sytuacja opanowana, zwłaszcza, że zaczął go nawoływać. Wiecie, klasyka. Ale kiedy właściciel powiedział do mnie, proszę uciekać, tak jest, dobrze słyszycie, proszę uciekać, to troszkę mi tętno skoczyło. Nie wiedziałem, co tak naprawdę robić. Oczywiście jakoś tam się udało uniknąć tego spotkania, obejść to bokiem. No ale nie musiałem pić kawy dzisiaj rano, bo od razu postawiło mnie to na nogi. Wish that I could stay, wish for this moment to never go away. But it's all in my mind, and though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night. Naprawdę te tereny kojarzą mi się z Beskidem Niskim. Sami zresztą popatrzcie. Póki co ta południowa część Gór Bystrzyckich zaskakuje mnie bardzo pozytywnie. A tam już widać wzniesienie, na które będę zmierzał, czyli Czerniec. Jest tam też wieża widokowa, więc zapowiada się trochę zmiana otoczenia. No i chyba dobrze będzie wejść znowu w las, bo zrobiło się ciepło. Chyba pora to zdjąć, posmarować się kremem i dopiero ruszyć w drogę. Dotarłem na Czerniec, jest i wieża widokowa, pierwsza tego dnia, tak jest, bo będzie kolejna. No i wygląda naprawdę ładnie, więc pędzę od razu na wierzchołek. Świetna drewniana konstrukcja, bardzo solidna, więc wydaje mi się, że tutaj nie będę miał problemów, żeby dotrzeć na taras widokowy. Pięknie jest, no i na moje szczęście podłoga pokryta jest solidnymi deskami. Nie widać tego, co pod stopami, to mnie szczególnie cieszy. Tam widać już Jagodną, jeżeli się nie mylę. Tam idę, znajduje się tam ta druga wieża, o której Wam wspominałem, no ale na to przyjdzie jeszcze czas. Tam widać te polany i łąki. No cudnie jest. No ale zaraz to zobaczycie. Okej, mam krótką przerwę, zjadłem śniadanie, a teraz wypoczywam, więc tak szybko powiem Wam, co mam w tym plecaku. Spakowałem się w 26 litrów na te kilkanaście dni, więc jak widać się da. Mam nawet cieplejsze rzeczy, w końcu to wrzesień. No a odsyłając statyw, zrobiło mi się zaskakująco dużo miejsca, więc mam nawet tam jakiś chlebek, serki, różne inne rzeczy do chleba, wafelki, batoniki energetyczne i wszystkie rzeczy, które będą mi potrzebne dzisiaj i jutro. A tą tajemniczą rzeczą, którą niosę, są chrupki.
I nie myślcie sobie, że ja wpadłem na taki genialny pomysł, że chrupki są najbardziej pożywnym posiłkiem na szlaku. Po prostu wczoraj w Międzylesiu, kiedy robiłem zakupy, stwierdziłem, że kiedy już zrobię pranie, podładuję sprzęty i sobie wieczorem usiądę, żeby odpocząć, to fajnie będzie coś schrupać, no ale nie miałem smaku. Więc teraz je niosę w plecaku i tak, przemierzając te kilkaset kilometrów szlaku, będę jadł chrupki. I znowu łąki, polne drogi, lasy, wzgórza w oddali. Naprawdę nie miałem pojęcia, że góry bystrzyckie, przynajmniej w tej południowej części, wyglądają tak fajnie. Odcinek szlaku z cyklu Lepiej się tu nie zgubić. Nie ma to jak marsz przez pokrzywy sięgające szyi. Ale już na szczęście wydostałem się z tych chaszczy. No i czeka mnie ostatni, kluczowy etap mojej dzisiejszej wycieczki, czyli podejście na Jagodną, a później dalej do schroniska. Droga jak droga, pomyślicie pewnie, ale w tym momencie zdradzę wam ciekawostkę, bo spaceruję właśnie fragmentem tak zwanej autostrady sudeckiej. Miała być to część dłuższej drogi sudeckiej, prowadzącej właśnie w tych rejonach Sudetów. No ale ostatecznie w latach 30. ubiegłego wieku wybudowano nieco ponad 40 km tej trasy. Miała być to droga o znaczeniu militarnym, która będzie łączyła tutaj różne strategiczne cele. Dlatego też niekiedy nazywana była drogą Göringa, bo tak, sam Hermann Göring w latach 40. nadzorował pracę z nią związane. Podejście na Jagodną to póki co, może trochę paradoksalnie, ale chyba najnudniejszy fragment całego tego dzisiejszego odcinka, bo cały czas podchodzę taką równą drogą, widoków brakuje, drzewa niby są, ale cienia też nie dają, więc grzeje niemiłosiernie. Wieża widokowa na Jagodnej, jej konstrukcja łudząco przypomina tę na Kłodzkiej Górze, na której byłem parę dni temu. Już straciłem rachubę, wybaczcie. Jest natomiast trochę niższa. Kiedyś o Jagodnej robiłem osobny odcinek, więc tutaj nie będę się za długo rozwodził. Jeszcze mam kawał drogi dzisiaj. Pokażę wam tylko widoki ze szczytów. A jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami, to podlinkuję ten filmik z tej wycieczki tutaj wyżej. Wieje, czyli niby przyjemnie, bo chłodniej, no ale nie do końca, bo strasznie buja tą wieżą. Natomiast widoki są świetne, sami popatrzcie. Za moimi plecami masyw śnieżnika, nie do wiary, że przedwczoraj tam byłem. Kawał drogi. No fajnie. Mimo, że to podejście nie było specjalnie ciekawe, to widoki z wieży sporo wynagradzają. Chociaż nie wiem, czy ta wieża na Czerńcu, tak? Czerniec. Nie była ciekawsza. Taka bardziej w moim klimacie, drewniana, solidna, a widoki też były równie dobre, może nawet lepsze. No i tam było pusto, pewnie dlatego, że trzeba trochę dalej dojść do tego szczytu. Tutaj niedaleko na przełęczy
znajduje się parking koło schroniska, więc to jest taka krótka, fajna wędrówka. No a mówiąc już o schronisku, to właśnie tam pędzę, bo to jest kolejny przystanek na trasie mojej wędrówki. I mówię kolejny, wstępnie zakładałem, że będzie ostatnim, będzie metą dzisiejszego dnia, ale tak dobrze się idzie, jest dopiero po 14, więc postanowiłem wydłużyć ten fragment dzisiejszego etapu aż do Lasówki. Wracając jeszcze na sekundę do Jagodnej, bo mam ochotę przełamać monotonię tego zejścia, to jest ona na liście tej Korony Gór Polski, mimo że znów nie jest najwyższym szczytem tego pasma, bo wyższy jest Wierzchołek Północny. I to jest w ogóle ciekawa historia, bo w ciągu tych kilku dni wszedłem na Kłodzką Górę, Kowadło, Rudawiec i teraz Jagodną. I żaden z tych szczytów nie jest oficjalnie najwyższą górą w swoim paśmie. Jeśli chodzi o Kowadło i Rudawiec, to tam w ogóle sprawa jest dyskusyjna. No ale są na tej liście, jeżeli sobie kolekcjonujecie, to ok. Ale warto wiedzieć, że są w tych pasmach szczyty wyższe. Jak widzieliście, minąłem schronisko pod Jagodną, gdzie miałem dzisiaj nocować. To miała być meta tego etapu. Natomiast jest dopiero godzina 15, jest wcześnie i zwolniłem swoją rezerwację na łóżko. Może ktoś jeszcze skorzysta. Mnie natomiast udało się znaleźć nocleg w Lasówce, czyli dalej wzdłuż szlaku. No i według map czeka mnie teraz względnie spacerowe 9 km. Raczej nie zapowiada się tutaj na żaden przełom, jeśli chodzi o widoki. Myślę, że ten szlak będzie cały czas prowadził już w lesie. Dlatego wydaje mi się, że to pora, aby się pożegnać. Zwłaszcza, że muszę trochę oszczędzać baterię w aparacie. No i mam zamiar trzymać w miarę sprawne tempo, żeby dotrzeć na nocleg. Ale gdy już tam dotrę, to postaram się Wam pokazać widoki. Ponoć to bardzo malowniczo położona miejscowość. Tymczasem zachęcam do śledzenia dalszych przygód w Sudetach, kolejnych odcinków, oczywiście do subskrybowania, a tymczasem do zobaczenia, cześć!